Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Gniech, jestem mistrzem świata w carvingu. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać rzeźbę na arbuzie. Sztuka carvingu to jest jak sztuka pisania. Każdy ma swój charakter pisma, a zasada jest jedna. Nożyk trzymamy jak długopis. Pierwsze cięcie to wykonuje się na arbuzie. Najlepiej się nauczyć na nim, ze względu na to, że ma fajną kolorystykę. Zielona skórka, następnie biały i głębia czerwieni arbuza, którą też fajnie wykorzystać w naszych kwiatach. Jeżeli chodzi o wybór arbuza, to wybieramy takiego niedojrzałego. Ta część świadczy o dojrzałości. Jeżeli jest mocno zasuszona, to arbuz jest dojrzały, a jeżeli jest taka lekko zielonkawa ta część, to znaczy, że on jest mniej. Jeżeli chodzi o narzędzia, to zaczynałem swoją przygodę od zwykłego jarzyniaka, taki, który jest w każdej kuchni, ale żeby dojść do perfekcji, naprawdę takiego mocnego cięcia, to proponuję nożyki tańskie, siamskie. Można sobie samemu przygotować z zwykłego jarzyniaka, na lekko na szlifierce kątowej sobie zjechać. Grunt, żeby miał szpic. Dzięki temu będzie nam ładnie, precyzyjnie się pracowało. Zaczynamy w takim razie od panowania, co byśmy chcieli wyciąć na arbuzie. Różyczka na środku, dodatkowo druga, jeszcze jedna połączona i następnie listki dookoła. Najważniejsze, żeby trzymać nożyk jak długopis, ale dosyć blisko ostrza. Kolejną rzeczą jest malutki paluszek, gdzie będziemy podpierać sobie na arbuzie, a też zarazem będziemy kontrolować głębokość bijania nożyka. Ok, i podcinamy. Podcinamy sobie skórkę, mniej więcej taka, jaka będzie różyczka, wielkość. I teraz tak, można sobie zaznaczyć kółeczko od jakiegoś kubeczka, albo sobie wykorzystać swoje palce i potraktować je jako cyrkiel. Wbijamy w pionie nożyk, mniej więcej na 1,5 cm i kręcimy sobie arbuzikiem. Kółeczko mamy gotowe. Następnie podcinamy pod kątem 45 stopni i nie za głęboko, też mniej więcej 1,5 cm. Jeżeli będziemy mieli to ładnie wszystko podcięte, to powinno nam to wyjść za pierwszym razem. W razie W czasami warto sobie poprawić jeszcze raz głębiej nożykiem. Następnie szukamy fajnego miejsca na rozrobienie pierwszego płatka. Pierwszy płatek robimy kolejny raz w pionie. Zaczynamy od głębi naszego tego klinika i ruchem pikowanym. Bardzo istotne jest to właśnie ten ruch pikowany jak maszyna do szycia, bym tak powiedział. Dlaczego? Bo wtedy nożyk nam się nie zasysa i to wszystko ładnie, płynnie wychodzi. I mamy pierwszy płatek. Powtarzamy to samo. Od połowy pierwszego płatka w pionie na 1,5 cm do i podcinamy. Podcinamy pod kątem 45 stopni. To wszystko jest tak mniej więcej, te 90-45 stopni. I następnie powtarzamy. Czyli kolejny płatek, trzeci już wychodzi nam. Ok. I ostatni płatek będzie. Możemy jeszcze troszeczkę fajnej tej głębi, czerwieni wydobyć. Czyli jak zrobiliśmy pierwszą warstwę płatków, to powtarzamy ją w środku to samo. Tylko, że nie robimy ich mniejszych, tylko bardziej zaokrąglone. Zwróćcie uwagę, że znowu pikuję jak maszyna do szycia nożykiem. Następnie podcinam. I wyciągamy. Obracamy sobie arbuza. I kolejny raz. W pionie. I na płasko 45. Obkręcamy delikatnie arbuzę. Praktycznie już mamy prawie pączek naszej różyczki gotowy. Szukamy sobie płatków zewnętrznych. Czyli rozpoczynamy sobie znowu w pionie i następnie podcinamy. Tu już delikatnie razem ze skórką możemy sobie podciąć. Idzie oczywiście troszeczkę trudniej, bo twarda skórka, ale dlatego wtedy też możemy sobie zwolnić nasze tempo wycinania. Pamiętajmy tylko kolejną ważną rzecz, jak przy każdym płatku, żeby te dwa kąty, kąt 90 stopni i 45 stopni, spotykały się w tym samym miejscu. O, oto w ten sposób, płatki zewnętrzne tam się ładnie powtarzają. Fajnie, jak to się robi wszystko ruchem falistym, delikatnie. Jeżeli chodzi o różyczkę, jest to podstawa świata carvingu. Można ją wykonać na kalarepie, arbuzie, na melonie i wielu, wielu innych owocach i warzywach. Ok. Już widać taką fajną naszą głębię tej czerwieni. No, coraz większe cięcia, coraz większe płatki wykonujemy. Dobra. I teraz tak, uwaga, zrobię tak specjalnie. Jeżeli nam nie wychodzi,
to od nowa. Tylko już jednolitym cięciem powtarzamy. 90 stopni, 45, poprzecina nam te wszystkie elementy niedocięte. Następnie wbijamy na nożyk i odchodzi. I mamy już praktycznie różyczkę prawie że gotową. Żeby nie było tak łatwo, do naszej pierwszej róży dorobimy jeszcze jedną. Znajdujemy fajne miejsce. Myślę, że tutaj będzie tak u góry. A to w ten sposób. Podcinamy skóreczkę. Przygotowujemy sobie miejsce na różę. I tutaj też można sobie zaznaczyć jakimś kubeczkiem, szklaneczką, kółeczką. Następnie w pionie. Obkręcamy. I podcinamy. I w tym miejscu robimy drugą różę. Zaczynamy pierwszy płatek. I tak jak przy pierwszej róży, zazębiamy sobie te płatki. Ok. Czasami fajnie sobie wyśrodkować ten nasz stożek, czyli obkręcamy go, robimy ciut go głębiej, opuszczamy i następnie robimy płateczki. I dziurka na środku naszej róży spowoduje taką fajną, piękną głębię. O, oto w ten sposób. I kolejny raz wykonujemy płatki zewnętrzne w pionie i na płasko. Więc widać, że to nie jest nic trudnego, tylko trzeba mieć ostry nożyk, bo ostre nożyki świadczą o jakości wycinania naszej róży. Pierwsza różyczka, druga różyczka. Myślę, że sobie powiększę tą pierwszą różę. W takim bądź razie znowu w pionie, na płasko podcinamy. I oto w ten sposób powiększamy ją sobie. I tak jak do każdej róży, trzeba przygotować liście. Jeżeli chodzi o liście, to na płasko, delikatnym łukiem, ścinam sobie samą skóreczkę. I kolejne, obok siebie. Na płasko podcinamy i w tych miejscach będą właśnie nasze liście róży. Ok, jeżeli to mieliśmy na płasko, to teraz robimy w pionie. Kształt listka. Czasami warto sobie nawet narysować taki kształt. Albo od razu od ręki nacinamy. Jeżeli chodzi o rysowanie, jest dosyć trudniejsze, bo nie jest tak płynne, ale dzięki temu będziemy mieli w miarę równe nasze listki. I znowu w pionie. Ok. Przypieszamy. Do naszej dużej różyczki przygotujemy. Ok. I znowu pion, żeby nam wyszły piękne, duże liście. Staramy się to robić takimi ładnymi łukami, żeby to nie była prosta fałka, tylko jednak ten kształt liścia. Kolejną rzeczą będzie odcięcie skórki od naszej rzeźby. I teraz odcinamy sobie naszą skórkę od pracy. Tylko pamiętajmy, żeby nie za głęboko wcinać się, bo nam listki odpadną. Tak więc tutaj robimy głębiej, a gdzie listek jest płycej. I obkręcamy naszego arbuza. Można to robić w kawałkach po kolei lub w jednym ciągu. Trzeba sobie wyobrazić, jak głęboko jest nożyk. Podcinamy lekkim łukiem i oto w ten sposób pojawia się nasza praca. Efekt końcowy wyszedł imponująco, mam nadzieję, że Wam się podoba. Maksymalnie ja wycinam 45%, nie więcej. Liczy się punkt kadrowy. Tym bardziej, że będę to ładnie wyeksponował na naszym talerzu. Układamy sobie też jeżynę, tak naprawdę smaki, które my lubimy na naszym talerzyku. Tak, żeby to nie było puste na dole. Kilka prostych cięć i rzeźba gotowa. Mam nadzieję, że to Was zmotywuje do działania i do pracy. Mnie cały czas inspiruje. Najważniejsza jest dobra zabawa w tym wszystkim, co robimy. Czy to są arbuzy, melony, wycinanie. Grunt, żeby próbować. Do zobaczenia następnym razem. Hej!